Zacznijmy od domu w miejscowości Ławki, gdzie aktualnie się znajduję. Macie przed sobą budynek parterowy o powierzchni 150 m kwadratowych, powierzchni netto, powierzchnia zabudowy jest nieco większa. Budowę rozpoczęliśmy w lipcu od fundamentu na ławie fundamentowej zbrojonej, czyli fundamentu tradycyjnego z bloczka. Ten fundament budowaliśmy już w miesiącu lipcu, w drugiej jego połowie. Natomiast wznoszenie konstrukcji, czyli budowę od poziomu zero, rozpoczęliśmy w marcu. Tu jako ciekawostkę powiem, że ze względu na warunki, jakie postawił bank względem transz kredytu, no, mieliśmy 3 tygodnie na wybudowanie całego szkieletu. Oczywiście wykonaliśmy to o czasie. Dzięki temu płynność finansowania tej inwestycji nie została zakłócona. Od razu odniosę się do tej wnęki, którą widzicie z tym złożonym parasolem. Tam w przyszłości będzie taras. Taras będzie drewniany, będzie mieć podest drewniany i nad nim znajdować się będzie pergola, co zamknie ten dom, jego obrys do kwadratu. Teraz on ma kształt litery L. Będąc na budowie tego domu, chyba dwukrotnie pokazywałem wam ją na filmie, zachwalałem wnętrza tego budynku. Projekt tego domu wyszedł z głów inwestorów. Bardzo fajnie zaprojektowali ten dom w środku. Zdecydowanie położyli akcent na to, by oddzielić część dzienną tego domu od części gospodarczej z garażem i też od części sypialnianej. On ma taki bardzo logiczny układ wnętrz. Ten dom ma też wnętrza otwarte. Nie ma jakiegoś długiego korytarza przez środek, który przypomina schronisko młodzieżowe PTT-ku, lecz wchodząc czuje się po prostu w tym domu przestrzeń. Dodatkowo potęguje ją fakt, że strop w salonie znajduje się na wysokości 3 metrów, co no, pozwala, jak ja to nazywam w cudzysłowie, lepiej oddychać. Teraz cały czas pokazuję wam elewację tylną. To skrzydło domu to jest skrzydło sypialniane od tej strony, natomiast z garażem i pomieszczeniami gospodarczymi od strony frontowej. Jeszcze raz przejdę do tej wnęki, którą widzicie tutaj, wnęki tarasowej. Teraz powstanie wkrótce. O, i mamy elewację boczną lewą, na której znajduje się bardzo duże, przestronne okno typu fix. Tutaj też od razu dodam, że inwestor zgłosił naszemu kierownikowi budowy problem z takim purchlem, który pojawił się na jednej z połaci okiennych. No i wkrótce to okno zostanie wymienione, oczywiście w ramach gwarancji. Firma Drutex dostarczy je i wykona montaż. To zdarzają się takie sytuacje niekiedy. I tak, mamy to okno fix, później mamy to okno, które imituje typowe okno narożne. Mówiłem wam już nie jeden raz, dlaczego nie jest typowo narożne, ale powtórzę. Słup musi wspierać narożnik domu i widzimy tutaj elewację frontową. Drzwi wejściowe, czyli tu jest wejście główne. Tu wkrótce zostanie wszystko zagospodarowane, ponieważ inwestorzy mieszkają tutaj dopiero od czerwca. Dopiero jakby urządzają się w tym domu, a to co na zewnątrz pozostawili na później. Garaż jednostanowiskowy. I tak dowiedziałam się już też od pana inwestora, że niebawem rozpoczną prace rekultywacyjne nad tą działką. Teren zostanie podniesiony, zdrenażowany. Zostaną wykonane jakby powierzchnie spadki tego gruntu w stronę drogi. Droga jest dosyć wysoko, więc trzeba będzie dosyć mocno podnieść ten grunt i zrobić dosyć duże skosy. Natomiast właśnie ze względu na wysokość drogi, no nie jest to taki problem, jeżeli jest ścianka fundamentowa na tyle wysoka, by sobie pozwolić na to, by jeszcze skos w odpowiednim spadku na terenie takiej działki wykonać. Pomyśleliśmy o tym bardzo często. Po przyjeździe na teren działki przed rozpoczęciem prac fundamentowych, czy już w trakcie prac fundamentowych sprawdzamy, czy jednak nie podnieść jeszcze tego fundamentu, by w przyszłości nie było problemu z tym, że dom jest zbyt nisko względem drogi, a działkę dewastuje woda opadowa. Dodam od razu, że dom jest ogrzewany gruntową pompą ciepła w wariancie nawiewnym. Wyposażyliśmy go w rekuperator w cenie inwestycji, posiada instalację fotowoltaiczną. CWU to zwykły boiler, ze względu na to, że jest fotowoltaika, to naprawdę koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej są niewielkie. Odnośnie pompy ciepła, inwestor powiedział mi, że jest bardzo zadowolony, szczególnie
Ze względu na jej bezobsługowość powiedział, że już znalazł z żoną ulubioną temperaturę 23 stopni Celsjusza, która zapewnia odpowiedni komfort latem. Twierdzi też, że taką będzie podtrzymywał zimą. Jeszcze wam wspomnę o tym, że inwestor powiedział mi, iż zapłacił już pierwszy rachunek za energię elektryczną za 3 miesiące wstecz. Dodam od razu dla zobiektywizowania wysokości tego rachunku, że w tym czasie zużywana była energia też na prace wykończeniowe w tym domu. No to ten rachunek wyniósł za te 3 miesiące 400 zł przy tym ogrzewaniu i fotowoltaice. Zdecydowanie jestem niemal pewny tego, że te koszty będą niższe już na etapie takiego regularnego bytowania w tym domu. Ten rachunek spadnie zapewne do niższych kwot. Ja ostatnio hulając, jak to się mówi, nie w ogóle nie zwracając uwagę na energię elektryczną w swoim domu, a mam podobny zestaw instalacyjny, płacę za półrocze 400 zł przy nowych, wyższych cenach energii, czyli 800 zł za cały dom za energię, czyli ogrzewanie, prąd bytowy. Do tego dochodzi, tak jak mówiłem, woda i kanalizacja. To sobie możecie wyobrazić, jak to jest tanio. Jakieś 350 zł miesięcznie płacę za swój dom i sądzę, że ci państwo też będą płacić mniej więcej tyle samo. Z miejscowości Ławki to tyle. Za chwilkę pojadę do miejscowości Dobierz, która znajduje się tutaj blisko i pokażę wam kolejny dom, nieco mniejszy, też w takim skrótowym materiale wideo. Jestem teraz w miejscowości Dobierz. Za mną stoi dom szkieletowy o powierzchni 76 m kwadratowych. Niestety nie udało mi się skontaktować z właścicielami. Są to przemiłe osoby i zapewne zgodziłyby się, żebym wszedł na to podwórko, ale w związku z tym, że nie udało mi się, nie zrobię tego i pokażę go tylko od elewacji frontowej. Ewentualnie, jeżeli uda mi się znaleźć zdjęcia w mojej dokumentacji, a chyba to będzie możliwe, to wtedy pokażę wam pozostałe rzuty elewacji. Dom, który stoi za mną, tak jak powiedziałem, ma 76 m kwadratowych i zabudowę parterową. Możecie więc sobie wyobrazić, jak wyglądałby powierzchniowo dom o powierzchni 70 m2, właśnie tak zwany dom na zgłoszenie. Ten ma 76 m2 powierzchni użytkowej, powierzchnia brutto jest nieco większa i ten dom jest zamieszkiwany przez dwie osoby, przez kobietę i mężczyznę, którzy zdecydowali się na wyprowadzkę poza Warszawę i zapewnia im na pewno świetny komfort, ale już w przypadku rodziny nawet taki 76-metrowy dom mógłby nie być wystarczający. Natomiast jeśli miałby powierzchnię tylko nieco ponad 50 m2, problem byłby większy. I dlatego, tak jak wam powiedziałem, jeżeli zastanawiacie się nad domem, nad zgłoszenie, to tylko z poddaszem użytkowym, jeżeli zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla waszej działki. Tak, dom, który jest za mną, budowaliśmy 5 miesięcy, zakończyliśmy budowę w 2021 roku, jest zamieszkiwany więc już od 2 lat, co widać po terenie działki, jest już względnie zagospodarowana. Dom jest ogrzewany elektrycznie, czyli matami grzewczymi w podłodze, częściowo, bo w łazience, natomiast w pozostałych pomieszczeniach jest to kabel oporowy, który nagrzewa posadzkę i bezwładnościowo ogrzewa ten dom. Posiada też budynek kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza przez wentylację. I tutaj co ciekawe jest też, mimo niewielkiej powierzchni, rekuperator, który zapragnęli mieć inwestorzy. Ten rekuperator im zainstalowaliśmy. Jednostka centralna znajduje się na strychu, tuż nad stropem w środkowej jego części, więc samo urządzenie jako takie no, nie zabiera powierzchni wnętrza mieszkalnego. Jestem niedaleko miejscowości Dobierz, dosłownie 5 km od poprzedniej inwestycji znajduje się kolejna dom, który stoi za mną. Już zdążyłem przywitać się z właścicielką. Jest bardzo zadowolona. Dom przetrwał zimę, jak widzicie. Działka została już zagospodarowana. Za chwilkę wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Wygląda bardzo atrakcyjnie moim zdaniem. Zacznijmy od działki. Tutaj, kiedy weszliśmy na plac budowy, była dosłownie dzika polana. Wszędzie rosły jakieś krzaki, jakieś stare nasadzenia. Ktoś korzystał z tej działki widocznie w celach rekreacyjnych. No i muszę przyznać, że inwestor włożył bardzo dużo pracy w to, żeby to miejsce no, uatrakcyjnić, przewietrzyć, ucywilizować, ale też zachował duży umiar. Bardzo mi się podoba to, że nie ma tutaj jakiejś kostki. To nie jest jakoś tak nadmiernie wybrukowane. Są jakieś takie elementy, mocne akcenty, takie jak to wejście do domu, bardzo atrakcyjne.
z takiej płyty imitującej beton, a nawet chyba płyty betonowej, jak widzę. Tak, to jest płyta betonowa, tak samo jak te płyty betonowe wzdłuż budynku, które zastępują jednocześnie opaskę, ale tak jak mówię, tu jest zachowany umiar, a teren działki wygląda bardzo, bardzo naturalnie i to mi się podoba. I tak, kiedy rozmawiałem z inwestorem podczas mojej ostatniej wizyty w ubiegłym roku, tuż po oddaniu tego domu do wykończenia, w zasadzie chyba już był nawet wykończony, kiedy tu byłem, to powiedział mi, że bardzo zależy mu na tym, aby ta atrakcyjna drewniana elewacja nabrała takiego też naturalnego koloru, czyli spatynowała się. Ale widzę, że po roku i po przezimowaniu tego domu, tutaj elewacja wschodnia, na którą intensywnie patrzy słońce w lecie, nie zmieniła się kolorystycznie w ogóle. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dla jednych dobrze, dla innych może gorzej, tak jak myślą inwestorze, ale myślę, że proces ten nastąpi z czasem, tylko wolniej niż pewnie inwestor to zakładał. Tutaj ciekawą rzeczą jest to, mówiłem wam chyba kiedyś na filmie o samej tej desce elewacyjnej, że ona zapewnia kapitalną wentylację. Jeżeli się przyjrzycie, to między tymi deskami są dylatacje uzyskane przez specjalne klamry. Jest to system niemieckiego producenta, który wybrał nasz inwestor. I tak, tam jest pod spodem stelaż, a jeszcze pod spodem jest wiatroizolacja w kolorze czarnym po to, żeby nie świeciła, nie prześwitywała może inaczej przez te deski. I dzięki temu efekt jest bardzo ładny, ale jednocześnie zapewniona jest odpowiednio otwartość tej ściany dyfuzyjna. Ten dolny taras to myślę, że ma powierzchnię około 40 metrów minimum, jest duży, pełni funkcję rekreacyjną, jak widać. Wejdę sobie tutaj nawet. Wszystko to wygląda tak fajnie, gustownie, naprawdę. Ten dom świetnie się stapia z otoczeniem i myślę, że to jest bardzo fajny efekt zamierzony przez inwestorów. Ten dom ze względu na bliskość drzew z tej strony, przy granicy działki, ma tę elewację wykończoną w blasze, na rąbek stojący. Ze względu na brak kanalizacji tutaj w tym rejonie, to jest dosyć daleko od cywilizacji, że tak powiem, dom wyposażony został w ekologiczną oczyszczalnię ścieków i bardzo dobrze, jest to świetne rozwiązanie. Raz na rok wybiera się to, co się zbiera w tej oczyszczalni. Jeżeli zachowuje się odpowiednią równowagę biologiczną, nic z tego nie śmierdzi, powiem wprost. Tutaj przychodzę obok, absolutnie nie czuję żadnego fetoru. Zobaczmy sobie jeszcze raz tutaj tę elewację boczną. Ona jest bardzo, bardzo fajna. No, w dom jest ogrzewany elektrycznie. Na dole znajdują się kable grzewcze oporowe. I oczywiście sterowniki do poszczególnych pomieszczeń, natomiast na górze grzejniki konwektorowe. Dom posiada też kozę, zamiast kominka ma kozę, koza jest modna. Koza jest fajna, ponieważ grzeje całym korpusem, a nie tylko szybą, więc jest to wydajne. Natomiast trzeba zwracać większą uwagę, jak się posiada małe dzieci na takie urządzenie, żeby nie doszło nieszczęśliwie do jakiegoś oparzenia. Bardzo podoba mi się dom, jest bardzo zgrabny, kompaktowy. Wygląda naprawdę uroczo, szczególnie ten kolor elewacji, który tak ładnie odbija na tle otaczającej go zieleni.